Rok 1917 przyniósł okres wielkich przemian politycznych, które dotknęły państwo rosyjskie. W tym bowiem to roku rewolucja lutowa doprowadziła do upadku największej dynastii carów rosyjskich, którzy panowali w Rosji. Mowa tu mianowicie o Romanowach. Dynastii, która przez ponad 300 lat sprawowała niepodzielne panowanie na carskim tronie. Dynastia, która władzę w Rosji przejęła w okresie kryzysu i walk wewnętrznych, i w okresie kryzysu i walk wewnętrznych tę władzę utraciła. Kim jednak byli Romanowowie? W jakich okolicznościach przejęli władzę? Skąd się wzięli? Jacy byli poszczególni carowie z tej dynastii? W dzisiejszym odcinku przedstawiona zostanie ich ogólna historia. Za protoplastę rodu Romanowów uważany jest Roman Zachary Koszkin, rosyjski bojar służący na dworze Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Dokładna data jego narodzin jest nieznana, choć szacuje się, że miała ona miejsce mniej więcej na przełomie XV i XVI wieku. Choć fakt ten nigdy nie został w 100% potwierdzony, większość historyków teoretyzuje, iż to właśnie od jego imienia wzięła się późniejsza nazwa dynastii. W swoim życiu Roman doczekał się dwojga dzieci i obydwoje odegrali istotną rolę w dziejach państwa rosyjskiego. Pierwszym z nich była córka, Anastazja Zacharyn-Koszkin, która stała się później pierwszą żoną pierwszego cara rosyjskiego Iwana IV Groźnego. Ich związek tym samym spowinowacił dynastię Rurykowiczów z rodem Koszkinów, co miało w późniejszych latach odegrać istotną rolę w utorowaniu Koszkinom, a później Romanowom, drogę do władzy w Rosji. Drugim dzieckiem Romana był jego syn Nikita, który zapoczątkował główną gałąź rodu Koszkinów, a później Romanowów. To właśnie on był ojcem kolejnego potomka tegoż rodu, Fiodora Nikiticza Romanowa, który na przełomie XVI i XVII wieku został patriarchą moskiewskim, co uczyniło go głową rosyjskiego kościoła prawosławnego. Kiedy Rosja pogrążała się w kryzysie i walkach wewnętrznych wywołanych wielką smutą, a później wojną polsko-rosyjską w latach 1609-1618, to właśnie Fiodor utorował w 1613 roku drogę do władzy swojemu synowi, Michałowi. Powołując się na powinowactwo rodu Koszkinów z dynastią Rurykowiczów, Fiodor zdołał przekonać resztę bojarów, by na nowego cara Rosji wybrali właśnie jego syna. I tak w roku 1613 Michał został koronowany na nowego cara rosyjskiego pod imieniem Michał I Romanow, czym tym samym zapoczątkował on panowanie nowej dynastii w Rosji, dynastii, która przez następne 300 lat miała panować na carskim tronie. Okres panowania Michała to okres powolnego odbudowywania się Rosji po zniszczeniach, jakie spowodowała Wielka Smuta i wojna polsko-rosyjska w latach 1609-1618. Z kolei w latach 1632-1634 próbował on odzyskać ziemie utracone przez Rosję wcześniej na rzecz Rzeczpospolitej, m.in. ziemię smoleńską. Dwuletnia wojna polsko-rosyjska z tamtego okresu, nazwana wojną smoleńską, zakończyła się jednak klęską Rosji, która musiała zrezygnować ze swoich roszczeń do części Europy Wschodniej na następne kilka dekad. Michał I pozostawił po sobie liczne potomstwo, lecz spośród wszystkich jego córek oraz synów władzę przejął tylko jeden z nich, Aleksy I Romanow. Podobnie jak jego ojciec, starał się on poszerzyć rosyjską strefę wpływów na zachód. Okazja ku temu nadarzyła się w roku 1654, kiedy wybuchła kolejna wojna polsko-rosyjska. Wojna ta ze zmiennym szczęściem trwała do roku 1667 i ostatecznie zakończyła się zagarnięciem przez Rosję sporej części kresów wschodnich Rzeczpospolitej obojga narodów, ze Smoleńskiem i Kijowem na czele, co znacząco poszerzyło rosyjskie wpływy na terenie Europy Wschodniej oraz części Europy Środkowo-Wschodniej.
Podobnie jak jego ojciec, Aleksy doczekał się licznego potomstwa. Jednak władzę po jego śmierci przejął najstarszy z jego synów, Fiodor III Romanow. W przeciwieństwie do swojego ojca i dziadka, rządy Fiodora III cechowały się o wiele większą łagodnością. Wiele restrykcyjnych praw i reguł, jakimi kierowało się państwo rosyjskie w tamtym okresie, zostało przez nowego cara zniesionych. Wiele rygorystycznych zasad przestało obowiązywać. Utrzymywano również bardziej pokojowe stosunki z ówczesnymi sąsiadami Rosji, między innymi z Rzeczpospolitą. Fiodor III doczekał się jedynego syna imieniem Ilii, jednak jego syn przeżył zaledwie 10 dni po narodzinach, po czym zmarł, w konsekwencji czego, kiedy Fiodor III ostatecznie umarł bezpotomnie, władza przeszła w ręce jego młodszego brata, Iwana V Romanowa. Jednak z racji, iż Iwan V był osobą cierpiącą na chorobę umysłową, nie zostało nigdy do końca potwierdzone, jaka to była choroba, nie mógł sprawować samodzielnych rządów. Dlatego władzę współdzielił ze swoim młodszym bratem, Piotrem I. Jednak należy tutaj zauważyć, że przez pierwsze 7 lat ich wspólnego panowania, w latach 1682-1689, Iwan V i Piotr I byli władcami de facto marionetkowymi, podczas gdy faktyczna władza leżała w rękach ich siostry, Zofii Aleksiejewnej Romanow, która po śmierci Fiodora III w roku 1682 przeprowadziła w Moskwie przewrót polityczny nazwany Buntem Strzelców Moskiewskich, w wyniku którego utorowała sobie drogę do władzy, sprawując ją z drugiego siedzenia, wykorzystując swoich braci jako władców marionetkowych. Sytuacja ta uległa zmianie w roku 1689, kiedy Piotr I przeprowadził swój własny przewrót polityczny i odsunął swoją siostrę oraz brata od władzy. Zofia została wysłana do klasztoru, w którym spędziła resztę życia. Z kolei odsunięto od władzy Iwan V, resztę swojego życia poświęcił sprawom rodzinnym. Ożenił się i doczekał kilkorga dzieci. Spośród nich najważniejszą była jedna z jego córek, Anna Iwanowna Romanow, która w przyszłości miała dodać swoje przysłowiowe 2 grosze do historii państwa rosyjskiego. W każdym bądź razie, po odsunięciu brata oraz siostry od władzy, Piotr I przejął pełnię rządów nad państwem rosyjskim. Do historii przeszedł on pod przydomkiem Wielki, na który w pełni sobie zasłużył. Okres jego rządów naznaczony był licznymi liberalnymi reformami, które miały zrewolucjonizować Rosję w oparciu o nowinki społeczne, ustrojowe, kulturowe oraz technologiczne z Europy Zachodniej, które unowocześniły w kolejnych latach państwo rosyjskie pod względem gospodarczym, ustrojowym oraz militarnym, co w ostatecznym rozrachunku doprowadziło w roku 1721 do przekształcenia się carstwa rosyjskiego w cesarstwo, tudzież zamiennie Imperium Rosyjskie, nowe państwo, które istniało przez następne prawie 200 lat. Po śmierci Piotra I Wielkiego władzę na krótko przejęła jego żona, Katarzyna I Romanow. Była to pierwsza z dynastii Romanowów samodzielnie panująca caryca rosyjska. Przejęła władzę na mocy testamentu swojego męża, po pierwsze dlatego, iż ich jedyny syn zmarł jeszcze za życia swoich rodziców, a po drugie ich wnuk, ostatni męski potomek rodu Romanowów, nie był jeszcze wtedy pełnoletni, nie mógł sprawować samodzielnych rządów. Ostatecznie Katarzyna I Romanow zmarła w 1727 roku, a po jej śmierci władzę przeszła w ręce jej wnuka, Piotra II Romanowa. Z racji, iż chłopak w momencie objęcia tronu miał zaledwie 12 lat, to nie mógł on sprawować w tym okresie jeszcze samodzielnych rządów i władzę regencyjną w jego imieniu miały sprawować dwie jego ciotki,
Anna i Elżbieta Piotrowna Romanow. Niestety rządy młodego Piotra II nie trwały długo. Zaledwie 3 lata po objęciu tronu Piotr II Romanow umiera bezpotomnie. Jego śmierć tym samym przerywa męską linię dynastii Romanowów, a Rosja ponownie pogrąża się w krótkim okresie walk wewnętrznych o władzę między poszczególnymi pretendentami do tronu z dynastii Romanowów. Po jego śmierci władzę do tronu torowała sobie jedna z jego dalszych krewnych, Anna Iwanowna Romanow, wspomniana już przeze mnie wcześniej córka Iwana V Romanowa. Władzę w dużej mierze przejęła dzięki poparciu ze strony bojarstwa. Okres jej rządów najprościej byłoby porównać do charakteru rządów, jaki cechował we Francji Marię Antoninę. Krótko mówiąc, Anna Iwanowna niespecjalnie interesowała się sprawami polityki oraz państwa, więcej uwagi poświęcając balom i intrygom dworskim. Co sprawiło, że w dużej mierze większa władza leżała w tamtym okresie w rękach rodów bojarskich, aniżeli w rękach samej carycy. Sama Anna nie doczekała się żadnych potomków, którzy mogliby przejąć po niej władzę, dlatego w ostatnich miesiącach swojego życia oświadczyła, że władzę po jej śmierci ma przejąć wnuk jednej z jej sióstr, Iwan VI Romanow, który urodził się dosłownie na kilka miesięcy przed śmiercią ciotki. Swojej babki. I tak w roku 1740, nie mając jeszcze nawet jednego roku życia za sobą, Iwan VI objął władzę jako nowy car Rosji. Jednak z racji bycia niemowlęciem, jego rządy były słabe i niepewne, w konsekwencji czego już w roku 1741 został obalony, a władza przeszła w ręce Elżbiety Piotrowny Romanow, ostatniego żyjącego dziecka Piotra I Wielkiego. Elżbieta odsunęła Iwana VI od władzy, jednak go nie zabiła, a jedynie zamknęła w areszcie domowym, w którym obalony car spędził resztę swojego życia. Sama Elżbieta Piotrowna również nie doczekała się żadnych potomków, którzy mogliby przyjąć po niej władzę. Na całe szczęście jej siostra Anna miała już potomka, który mógłby przejąć po niej tron. Bowiem jeszcze przed parunastu laty doszło do zawarcia kolejnego istotnego małżeństwa w historii państwa rosyjskiego, który spowinowacił kolejne dwa znaczące rody. Mianowicie Anna Piotrowna Romanow, córka Piotra I Wielkiego, ożeniła się z Karolem Fryderykiem Holsztyńskim, niemieckim księciem z rodu holsztyńskiego, co spowinowaciło dynastię Romanowów z rodem holsztyńskim. W konsekwencji czego powstała nowa linia rodowa Romanowów, w której potomkach płynęła zarówno krew rosyjska, jak i niemiecka. Pierwszym carem wywodzącym się z tej linii rodowej był Piotr III Romanow, który objął władzę w roku 1762. Jeszcze będąc wielkim księciem i następcą tronu, zawarł on związek z jedną z niemieckich księżn, Zofią, która po swoim małżeństwie i przejściu na prawosławie przyjęła imię Katarzyna, a do historii Rosji przeszła jako Katarzyna II Wielka. Wraz ze swoim mężem Katarzyna objęła tron na początku roku 1762, jednak już po pół roku wspólnego panowania doszło do politycznego przewrotu zaplanowanego przez Katarzynę, w wyniku którego Piotr III został obalony i zabity przez swoją żonę, która po śmierci Piotra III przejęła pełnię władzy jako druga z dynastii Romanowów samodzielnie panująca caryca, a zarazem ostatnia. Rządy Katarzyny II naznaczone były okresem silnego samodzierżawia, umacniania władzy centralnej i silnych konserwatywnych rządów, które nie dopuszczały żadnych większych liberalnych przemian politycznych czy społecznych. Sama Katarzyna robiła wszystko, co w jej mocy, aby utrzymać się na tronie i ugruntować swoją pozycję jako jedynego prawowitego
władcę Rosji, co doprowadziło m.in. do tego, że już 2 lata po objęciu tronu rozkazała ona zamordować zdetronizowanego Iwana VI, aby nie ryzykować, że mógłby on rościć sobie prawa do carskiego tronu. Mimo dość surowych, bezwzględnych rządów, okres Katarzyny II to okres umacniania się potęgi Rosji na arenie europejskiej jako nowego europejskiego mocarstwa. Za jej panowania Rosja stoczyła szereg wygranych wojen z Turcją, która zaowocowała m.in. zajęciem Półwyspu Krymskiego i zniszczeniem Hanatu Krymskiego. To za jej panowania zlikwidowana została również sić zaporoska, kozaków zaporoskich na Ukrainie. I to za jej panowania doszło do wszystkich 3 rozbiorów Polski, w wyniku których Rzeczpospolita Obojga Narodów stopniowo traciła swoje terytoria na wschodzie na rzecz Cesarstwa Rosyjskiego, czego ostatecznym zwieńczeniem był trzeci rozbiór Polski z 1795 roku, w wyniku którego Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć i podzielona została między 3 mocarstwa zaborcze – Rosję, Prusy i Austrię. Sama Katarzyna II nie nacieszyła się jednak swoim sukcesem długo, gdyż już rok później, w 1796, zmarła, pozostawiając po sobie jedynego syna i następcę tronu, Pawła I Romanowa. To taka ciekawostka. Na łożu śmierci Katarzyna prosiła swój dwór, aby za wszelką cenę nie została pochowana u boku swojego męża, którego serdecznie nie znosiła. Jednak jej syn, który sam również nie miał najlepszych stosunków ze swoją matką, postanowił zrobić jej na złość i właśnie obok jej męża, a jego ojca ją pochowała. Rządy Pawła I były stosunkowo krótkie, gdyż trwały zaledwie 5 lat. Już na początku 1801 roku Paweł I umiera. Jednak pozostawił po sobie liczne potomstwo i po jego śmierci władza przeszła w ręce jego najstarszego syna, Aleksandra I Romanowa. Rządy Aleksandra I naznaczone są okresem słynnych wojen napoleońskich, napadem Napoleona na Rosję w roku 1812, spaleniem Moskwy, wypędzeniem Napoleona w 1813 roku oraz organizacją Kongresu Wiedeńskiego w latach 1814-1815, który ustanowił nowy porządek polityczny w Europie, który utrzymał się przez następne prawie 100 lat i za którego obrad utworzone zostało Kongresowe Królestwo Polskie, a sam Aleksander I koronował się w Warszawie na nowego króla Polski. Więc ci, którzy zakładają, że Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski, są w błędzie. Po abdykacji Stanisława Augusta Polska miała de facto jeszcze 2 królów koronowanych w Warszawie, a jednym z nich był właśnie Aleksander I Romanow. Przy czym taka ciekawostka, kiedy w 1812 roku doszło do słynnej napaści Napoleona na Rosję, to po spaleniu samej Moskwy jej pozycja polityczna w Rosji znacząco zmalała, gdyż aż do rządów Aleksandra I to Moskwa była miejscem, w którym koronowano każdego kolejnego cara Rosji, mimo iż teoretycznie to Petersburg był już w tamtym okresie stolicą Rosji. Jednak po spaleniu Moskwy pozycja miasta zmalała i od tamtej pory wszyscy następni carowie, którzy objęli tron po Aleksandrze I, koronowali się już w Petersburgu. Z racji, iż Aleksander I nie pozostawił po sobie potomstwa, władze, a przynajmniej potomstwa, które by go przeżyło, władzę po jego śmierci przejął jego młodszy brat, Mikołaj I Romanow, który jednocześnie koronował się później w Warszawie na nowego króla Polski, co de facto czyniło go ostatnim królem w historii państwa polskiego. Okres jego rządów był dość buźliwy i naznaczony licznymi powstaniami, które raz za razem były tłumione w jego imieniu. Najpierw było powstanie dekabrystów z 1825 roku w Rosji, którego celem miało być obalenie caratu rosyjskiego, a które zostało krwawo stłumione przez szybką interwencję wojskową.
Później było powstanie listopadowe w Kongresowym Królestwie Polskim i związana z nim wojna polsko-rosyjska, która ostatecznie zakończyła się upadkiem powstania w 1831 roku. Później było powstanie na Węgrzech, wzniecone przez Węgrów w ramach Wiosny Ludów przeciwko austriackim rządom, które zostało stłumione przez połączone siły austriacko-rosyjskie. Pod koniec swojego panowania Mikołaj I musiał także zmierzyć się z nowym konfliktem, jakim była wojna krymska pomiędzy Rosją a mocarstwami zachodnimi, czyli Francją, Wielką Brytanią oraz Imperium Osmańskim, o hegemonię na basenie Morza Czarnego. Jednak Mikołaj I zmarł już w pierwszych miesiącach trwania tej wojny, w konsekwencji czego ciężar odpowiedzialności za poprowadzenie Rosji przez ten trudny okres spadł na jego syna, Aleksandra II Romanowa, który nie tylko musiał opanować chaos, jaki wybuchł na carskim tronie po niespodziewanej śmierci jego ojca, ale i poprowadzić rosyjskie wojska do wojny krymskiej. O ile z tego pierwszego zadania udało mu się jako tako wywiązać, tak w przypadku tego drugiego już nie do końca wyszło. Wojna krymska zakończyła się druzgocącą klęską Rosji i obnażyła na światło dzienne rosnącą przepaść pomiędzy stojącą w stagnacji Rosją, a rozwijającymi się mocarstwami kolonialnymi Europy Zachodniej, z Francją i Wielką Brytanią na czele. To właśnie klęska wojny krymskiej stała się głównym katalizatorem, który pchnął Aleksandra II na ścieżkę jego słynnych liberalnych reform, które miały unowocześnić państwo rosyjskie. Spośród wszystkich jego liberalnych reform najbardziej znane jest uwłaszczenie chłopów, najpierw rosyjskich, a później polskich w trakcie trwania powstania styczniowego. Okres rządów Aleksandra II to także okres wzmożonej aktywności różnej maści ugrupowań antyrządowych o charakterze socjalistycznym czy anarchistycznym. Jedna z takich organizacji, Narodowa Wola, ostatecznie w roku 1881 przeprowadziła zamach na życie Aleksandra II, którego dokonał będący członkiem Narodowej Woli polski anarchista Ignacy Hryniewiecki, który wrzucił do karocy cara bombę domowej roboty, która rozerwała go na strzępy. Po śmierci Aleksandra II władzę przejął jego syn, Aleksander III. Jedną z jego pierwszych decyzji było rozprawienie się z organizacją Narodowa Wola, aby tym sposobem pomścić śmierć jego ojca. Organizacja została zlikwidowana, a jej czołowi przywódcy zostali aresztowani, straceni bądź zesłani na katorgę. Aleksander III uważał, że zbyt łagodna, zbyt liberalna polityka jego ojca była główną przyczyną jego śmierci, w konsekwencji czego wrócił on do bardziej tradycyjnych metod rządzenia, czyli silnego rosyjskiego samodzierżawia carskiego. Za jego panowania znacząco nasiliły się represje rosyjskie wobec wszelkich ugrupowań antyrządowych różnej maści narodowości i narodowości, które czuły zbyt wielkie poczucie niezależności względem państwa rosyjskiego, między innymi Polaków. Dochodziło do masowych aktów rusyfikacji oraz prześladowań wyznawców innych religii niż prawosławie, wymierzonych głównie w kościół katolicki czy unicki. Ostatecznie Aleksander III umiera w roku 1894, a władzę przejmuje jego syn, Mikołaj I Romanow. Okres panowania Mikołaja II to stopniowy okres upadania caratu w Rosji. Najpierw przyszła klęska wojny rosyjsko-japońskiej w latach 1904-1905, który upokorzył Rosję na arenie międzynarodowej. Później była rewolucja w Petersburgu z 1905 roku. Choć została szybko i łatwo stłumiona przez cara przy użyciu wojska, to sam fakt, że społeczeństwo po raz pierwszy od prawie 100 lat publicznie wystąpiło przeciwko carowi, świadczyło o podupadającym autorytecie cara w oczach społeczeństwa. Następne 9 lat względnego pokoju w Rosji zostały brutalnie przerwane przez wybuch Wielkiej Wojny w roku 1914.
Wojna ta niemal od samego początku nie toczyła się po myśli Rosji, która przegrywała wojnę z Niemcami i Austro-Węgrami na niemal całej długości frontu. To w połączeniu z narastającym kryzysem gospodarczym i społecznym w państwie doprowadziło do rosnącego niezadowolenia, które w lutym, a według kalendarza gregoriańskiego w marcu 1917 roku doprowadziło ostatecznie do wybuchu rewolucji lutowej. Tym razem carowi nie udało się stłumić tej rewolty, gdyż po stronie rewolucjonistów opowiedziały się również oddziały wojskowe. Przyparty do muru Mikołaj został zmuszony przez rewolucjonistów do abdykacji w imieniu swoim i swojej rodziny, konsekwencji czego abdykacja Mikołaja I przerwała nieprzerwany ponad 300-letni okres panowania dynastii Romanowów na carskim tronie. Ostatni rok swojego życia Mikołaj II wraz z rodziną spędził w niewoli, najpierw rządu tymczasowego, a po rewolucji październikowej rządu bolszewickiego. Ostatnie miesiące życia Mikołaj II wraz z rodziną spędził w miejscowości Jekaterynburg na Syberii. Jednak kiedy wybuchła rosyjska wojna domowa, do rządu bolszewickiego w Moskwie dotarła latem 1918 roku informacja, że do Jekaterynburga niebezpiecznie szybko zbliżają się oddziały białych. Zaistniało wówczas ryzyko, że car zostanie przez nich uwolniony i stanie wówczas na czele frontu kontrrewolucyjnego, który obali ich świeżo upieczony rząd. Aby nie dopuścić do spełnienia tego scenariusza, Włodzimierz Lenin wydał rozkaz natychmiastowej likwidacji Mikołaja II i całej jego rodziny. Egzekucja została dokonana w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku. Car został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny WCK w Jekaterynburgu. Wraz z nim zamordowana została cała jego rodzina, caryca Aleksandra Romanów oraz ich pięcioro dzieci, cztery córki, Olga, Maria, Tatiana i Anastazja oraz jedyny syn i następca tronu, carewicz Aleksij. Tym samym zakończył żywot ostatni car Rosji z dynastii Romanowów i ostatni car Rosji w dziejach państwa rosyjskiego. Choć oficjalnie przyjmuje się, że ostatnim carem Rosji był Mikołaj II, niektórzy teoretyzują, czy za ostatniego cara Rosji nie uznać jeszcze jego młodszego brata, wielkiego księcia Michaiła Aleksandrowicza Romanowa. Gdyż tak się składa, że podczas rewolucji lutowej, zaraz po tym jak Mikołaj II został zmuszony do abdykacji, skontaktował się telefonicznie ze swoim młodszym bratem i przekazał mu wszystkie tytuły, święcenia oraz pełnię władzy nad państwem rosyjskim jako nowemu carowi, co teoretycznie mogłoby czynić Michaiła Aleksandrowicza Romanowa nowym carem Rosji. Jednak nawet jeśli czysto teoretycznie uznać Michaiła za ostatniego cara Rosji, to i tak jego rządy nie trwały długo, gdyż zaledwie kilka godzin po swojej telefonicznej koronacji ostatecznie zrzekł się on władzy na rzecz rządu tymczasowego kierowanego przez księcia Georgija Lwowa. Więc tak czy inaczej rządy Romanowów na carskim tronie nie pociągnęły długo po obaleniu Mikołaja II. Po swojej abdykacji Michaił Aleksandrowicz Romanow również następny rok życia spędził w niewoli i w czerwcu 1918 roku podzielił los swojego starszego brata i również został rozstrzelany przez bolszewików. Chociaż główna gałąź rodowa Romanowów wygasła wraz ze śmiercią Mikołaja II i jego rodziny, niektórym członkom carskiej rodziny Romanowów udało się przetrwać rewolucyjną zawieruchę, która ogarnęła Rosję po 1917 roku. Wśród ocalałych znalazła się m.in. Maria Romanow, caryca rosyjska i żona Aleksandra III oraz dwie jej córki, Olga i Anna Aleksandrowna. Wszystkie trzy wyemigrowały z Rosji pod koniec 1917 roku i przeniosły się do Danii. Tam, w Danii, znajdował się centralny ośrodek władzy politycznej białej emigracji na uchodźstwie, który pozostawał w niej do śmierci Marii Aleksandrownej. Po jej śmierci obydwie jej córki wyemigrowały z Danii, każda z nich udała się w swoją stronę. Olga osiadła ostatecznie w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Anna wyemigrowała aż do Kanady. Obie zmarły w roku 1960.
W kolejnych latach kolejni potomkowie rodu Romanowów, których uznawano za prawowitych następców tronu, przejmowali władzę jako tytularni cesarze państwa rosyjskiego. Była to jednak z ich strony jedynie czysta formalność, gdyż faktem jest, że od 1917 roku Romanowowie nie sprawują już realnej władzy nad Rosją. Aktualnie tytuł tytularnej cesarzowej Wszechrusi sprawuje Maria Władimirowna Romanow. Tytuł ten sprawuje od 1992 do dnia dzisiejszego i to ona jest aktualną głową rodu Romanowów. Rodu, który przez ponad 300 lat sprawował niepodzielne panowanie nad Rosją. Ród, który jak już wspomniałem, władzę przejął w dobie kryzysu i w dobie kryzysu ją utracił. I aktualnie nie jest on już niczym więcej jak marną pozostałością swojej dawnej chwały i potęgi, co za czasów Imperium Rosyjskiego. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę, gorąco zachęcam do subskrybowania kanałów i do usłyszenia.